zastępcy komendanta głównego policji. Powołuję inspektora Tomasza Mikołkę na stanowisko zastępcy komendanta głównego policji. Decyzję podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Dziękuję panu komendantowi za przeprowadzenie, poradniowi za przeprowadzenie całego tego procesu uwolnienia kadry kierowniczej w województwa. Szanowni Państwo, to bardzo ważne, że ten proces już dobiegł końca, za to bardzo dziękuję panu ministrowi, że udało się nam tę kadrę w taki sposób sformułować. Możemy te wyzwania, które przed nami stoją, w pełni realizować. Bardzo chciałem panu ministrowi, panu komendantowi podziękować za zaufanie i powołanie na stanowisko pierwszego zastępcy. Niewątpliwie jest to wyróżnienie dla każdego, który stanął w tym miejscu i otrzymał takie wyróżnienie. Panów ministrów, pana komendanta głównego policji, czuję powiew świeżości w naszych strukturach, w naszej policji. Powiew apolityczności, powiew normalności, powiew zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa. Wiele celu roboty.